Przedmiotem dzisiejszego wykładu będzie zaprezentowanie jednego z projektów badawczych realizowanych przez Andyjską Misję Archeologiczną Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi tu o jeden z projektów, co chciałem wyraźnie podkreślić, ponieważ jest ich kilka i dotyczą one wszystkie pradziejów obszaru Andów oraz częściowo obszaru Mezoameryki, mówiąc w terminach geograficznych, obszaru dzisiejszej Gwatemali i Meksyku. W tym momencie wypada dwa słowa powiedzieć, dlaczego na Uniwersytecie Warszawskim istnieje taka jednostka badawcza i od kiedy ona pracuje. Otóż Andyjska Misja Archeologiczna powstała w 1988 roku jako specjalistyczny zakład w Instytucie Archeologii zajmujący się badaniami interdyscyplinarnymi, przede wszystkim na obszarze środkowoandyjskim, to znaczy na terenie Peru, Ekwadoru, częściowo Boliwii, Chile. Atoli główną naszą specjalizacją, tak można powiedzieć, jest obszar Peru. Było to konsekwencją pewnych działań, które rozpoczęły się równo ćwierć wieku temu. W roku 1978 pierwsza koncesjonowana ekspedycja badawcza rozpoczęła swoje badanie na terenie Peru. Mówię koncesjonowana, dlatego że to było pierwsze przedsięwzięcie zrealizowane przez trzy ośrodki akademickie, poznański, krakowski i warszawski, które uzyskało koncesję rządu Republiki Peru na przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań nad osadnictwem i jego przemianami w jednym z obszarów środkowych Andów peruwiańskich. Konkretnie był to projekt Laura Czekras, skierowany przez doktora Andrzeja Krzanowskiego z Krakowa. Od tego czasu, mimo spowodowany głównie czynnikami politycznymi, przerw w działaniach na początku lat 80., od drugiej połowy lat 80. badania te dość się rozwinęły, przede wszystkim dzięki nawiązaniu współpracy z Włochami, konkretnie z włoską misją archeologiczną kierowaną przez profesora Giuseppe Oreficiego, z którą Uniwersytet podpisał umowę o współpracę i po to w pewnym sensie, żeby ją, tą właśnie umowę realizować, w roku 1988 powstała właśnie ta specjalistyczna jednostka, którą od tego czasu mam przyjemność kierować. Na początku, jak powiadam, byliśmy sporo uzależnieni od współpracy właśnie z naszymi europejskimi partnerami, przede wszystkim z Włochami, no z przyczyn ekonomicznych, nie ukrywajmy. Natomiast od tego momentu, kiedy nastąpiły wiadome przemiany w początku lat 90., stało się możliwym realizowanie również już w pełni samodzielnych projektów. I to, co chciałem właśnie dzisiaj przedstawić, jest jednym z aspektów projektu realizowanego od roku 1996 na terenie Peru. Jest to projekt archeologiczny Condesuyos, który realizowany jest w wyniku umowy podpisanej przez Uniwersytet Warszawski z Uniwersytetem Katolickim Santa Maria w Arequipie w Peru. Kierownictwo tego projektu, kierownikiem głównym tego projektu jestem ja. Moim zastępcą jest peruwiański archeolog dr Luis Augusto Belan Franco z Uniwersytetu Katolickiego w Arequipie. Czego dotyczy projekt? Otóż teren, obszar Peru jest terenem rozpoznanym, powiedzielibyśmy, w sposób wyspowy. Obok obszarów, które są dość dobrze przebadane, zwłaszcza na terenie wybrzeża, między innymi ze względu na dostępność i na których prace archeologiczne odbywają się, no, można powiedzieć, naprawdę według technologii XXI wieku, mamy również cały szereg terenów, przede wszystkim trudniej dostępnych na obszarze gór, które nie doczekały się nie tylko tej klasy rozpoznania, ale często w ogóle żadnego rozpoznania. Natomiast są to obszary bardzo interesujące nie tylko z przyczyn poznania, z przyczyny badań zmierzających do poznania pradziejów tego obszaru, ale również mają one pewne przełożenia, powiedzielibyśmy, aktualne. Przede wszystkim jednym z takich przedmiotów badań, w tej chwili bardzo ważnym na obszarze Peru, jest badanie zmian klimatycznych, zarówno krótko, jak i długofalowych i wpływu, jakie te zmiany klimatyczne mają, powiedzmy może szerzej, zmiany środowiskowe, bo tu nie tylko o klimat chodzi
Wszak teren obszaru andyjskiego jest przecież obszarem wysoce sejsmicznym oraz działalności wulkanicznej, więc mówmy raczej o przemianach środowiskowych i związku, jaki te przemiany środowiskowe miały z zasiedleniem i wykorzystaniem poszczególnych sfer i regionów, obszarów na terenie zwłaszcza wysokich gór i wybrzeża. Są pewne obszary, które są z tego punktu widzenia korelacji pomiędzy zdarzeniami, można powiedzieć, środowiskowymi, a zjawiskami, które bada archeolog, czyli przemianami osadnictwa czy sposobu użytkowania danej przestrzeni, takie obszary, które są szczególnie, powiedzielibyśmy, interesujące, gdzie te zmiany są i łatwe stosunkowo do prześledzenia i, można powiedzieć, wskazują na pewne długofalowe trendy. Takimi obszarami w przypadku terenu, który my badamy, są obszary bardzo, powiedzielibyśmy, wysokogórskie. Mówiąc szczegółowo, chodzi o tereny położone powyżej poziomicy 3500 metrów nad poziomem morza do granicy wiecznych śniegów, która w tym obszarze w chwili obecnej przebiega na poziomie mniej więcej 5000 metrów. I właśnie taki region został przez nas wybrany jako teren badań interdyscyplinarnego projektu, którego nazwę już przed chwilą podałem. Obszar ten to jest mniej więcej 2500 km kwadratowych wokół wulkanu Koropuna, którego główny szczyt ma 6425 metrów. Jest to mniej więcej położone między 72 stopniem 50 minut długości geograficznej zachodniej, a 73 stopniem tejże długości oraz szerokość geograficzna południowa między 15 stopni 35 minut, a 15 stopni 50 minut. Razem obszar, właśnie jak powiedziałem, mniej więcej 2500 km kwadratowych należących do departamentu Arequipa w Peru. Co jest przedmiotem naszych badań? No jak powiedziałem, jest to projekt interdyscyplinarny, to też mamy jakby kilka tematów badawczych. Przede wszystkim jest to rejestracja stanowisk archeologicznych należących do bardzo różnych kultur na tym obszarze. Najważniejszym dla nas tematem jest kwestia osadnictwa z czasów Imperium Inków. Ze względu między innymi na to, że obszar ten również z przyczyn natury pozaśrodowiskowej był dla Imperium Inków bardzo ważny. Tutaj określmy może ramy czasowe. Mówiąc o Imperium Inków, mówimy o okresie, z grubsza rzecz biorąc, od połowy wieku XV do mniej więcej 1539-40 roku, jeżeli chodzi o ten konkretnie obszar. A zatem w tym okresie ten teren był przedmiotem kolonizacji i wykorzystania przez Imperium Inków, a zarazem funkcjonowały na tym obszarze również przedinkaskie społeczności, które zostały w organizm państwowy włączone. Jest tu jeszcze jeden ważny aspekt, jak powiedziałem, poza ekologicznej czy poza takiej ekonomicznej również natury, mianowicie kwestia wierzeniowa. Otóż sam wulkan Koropuna był jednym z głównych wyroczni w państwie Inków dla tej części państwa. Wyroczni rozumiany jako centrum religijne, do którego przybywają pielgrzymi w celu uzyskania odpowiedzi na dręczące ich pytania, gdzie zarazem odprawiane są ceremonie religijne z pewną częstotliwością roczną, które są elementem tworzenia jakby takiej identyczności etniczno-kulturowej dla tej części Imperium Inków. Ten obszar został również pod tym względem włączony, można powiedzieć, do rejestru sanktuariów imperialnych. Wracając na chwilę do kwestii ekologicznej, no musimy tutaj z tego punktu widzenia rozważyć dwa jakby główne ekosystemy, które znajdują się wokół tego wulkanu. Przede wszystkim mówimy tu o Puna. Jest to obszar wysokogórskiego stepu od 3700-3800 nad poziomem morza do mniej więcej 4500 nad poziomem morza. To nie jest dokładnie granica wiecznych śniegów. Wieczne śniegi są jeszcze wyżej, jakieś 500 metrów powyżej, ale praktycznie rzecz biorąc obszar powyżej 4500 metrów nie ma już znaczenia gospodarczego. Tylko bowiem do poziomu mniej więcej 4500
jest obszar, który może być wykorzystywany na przykład dla pasterstwa. I to jest przede wszystkim ten główny gospodarczy aspekt funkcjonowania tego terenu. Mianowicie jest to obszar par excellence pasterski. Oczywiście teraz są to zwierzęta sprowadzone w większej części z Europy, bydło, natomiast są również duże stada lam i alpak, które w okresie przedhiszpańskim były głównym na tym terenie źródłem bogactwa i w ogóle środkiem utrzymania dla zamieszkującej tam ludności. Poniżej obszaru Puna znajduje się obszar strefy umiarkowanej, który w naszym przypadku sięga do mniej więcej 3000 metrów, czyli od 3700 w dół do 3000 są to doliny o dość umiarkowanym klimacie, na których jest możliwa uprawa roli i to są właśnie tereny przede wszystkim rolnicze. No tutaj mamy właśnie zaprezentowany mniej więcej ten obszar z tego punktu widzenia tych dwóch głównych ekosystemów, o które mówiłem. W ciągu 7 lat pracy udało nam się na tym terenie rozpoznać i potwierdzić istnienie około 80 stanowisk archeologicznych, z tego 14 z monumentalną architekturą wskazującą na obecność właśnie imperialnych budowniczych, czy przynajmniej imperialnych planistów z czasów Imperium Inków. Mapa tutaj zaprezentowana właśnie to obrazuje. Kod kolorystyczny tutaj z grubsza rzecz biorąc jest taki, że na niebiesko zaznaczone są stanowiska, które znane były wcześniej z literatury, ale których z różnych powodów, na zasadzie częściowo taki, że już nie istnieją niektóre z nich, a niektóre po prostu są na tyle dobrze opisane, że nie wymagały dodatkowych prac. Następnie na kolor czerwony są stanowiska znane z wcześniejszej literatury, które myśmy zbadali i dokonali ich weryfikacji. Wreszcie kolorem żółtym oznaczone są stanowiska odkryte przez kierowany przeze mnie projekt. Oczywiście, jako się rzekło, przedmiotem naszych zainteresowań jest zarejestrowanie stanowisk ze wszystkich okresów rozwoju kulturowego na terenie andyjskim. Na przykład tu mamy w tej chwili zaprezentowane stanowisko z malowidłami naskalnymi w grocie Pintasajuch, czy na tym z kolei slajdzie mamy zaprezentowaną odkrytą przez nas rzeźbę sprzed około 2000 lat. Natomiast przedmiotem dzisiejszego wykładu będą zabytki kojarzone właśnie z okresem inkaskim, czyli z tym okresem, jak już wspomniałem, 15, początek XVI wieku naszej ery. Projekt tego rodzaju w specyfice andyjskiej obejmuje jakby dwa zasadnicze działania. Ponieważ chodzi tu o badanie okresu, w tym przypadku dość późnego, to znaczy takiego, który poprzedzał bezpośrednio moment przybycia Hiszpanów i zatem moment pojawienia się dokumentacji historycznej, bo tu warto przypomnieć, że w Imperium Inków nie istniało pismo czy sposób rejestracji informacji w naszym, który mógłby być porównywalny z naszym pismem. Istniały systemy rejestracji informacji, ale o charakterze mnemotechnicznym. Posiłkowano się zarówno pismem węzełkowym kipu, jak i pewnymi znakami graficznymi określanymi mianem tokapu, ale czynnikiem niezbędnym była pamięć osoby, która się takim rejestrem posługiwała. To też w chwili obecnej, nawet mając kipu czy mając takie znaki, nie jesteśmy w stanie odczytać tych przekazów, ponieważ po prostu brakuje nam pamięci osoby, która się tym posługiwała. To też dokumentacja historyczna dotyczy w zasadzie dopiero XVI wieku i są to spisane przez Hiszpanów i Metysów relacje właśnie z tej tradycji ustnej. Atoli, ponieważ istniała ta tradycja w formie, możemy powiedzieć, zinstytucjonalizowanej, to znaczy byli specjalni funkcjonariusze państwowi, których zadaniem było zapamiętywanie dziejów, przeto z XVI wieku mamy informacje, które można interpolować i przenosić powiedzmy 100 lat wstecz i na przykład rozważać formy organizacji czy włączenia do imperium takiego czy innego obszaru. A zatem mamy pewną pulę takich informacji, które oczywiście trzeba przejrzeć pod kątem tego, czy zawierają one dane do
dotyczące przez nas badanego regionu. I to właśnie zrobiliśmy. Tutaj prezentuję oczywiście w formie bardzo skrótowej zestaw tych cytatów ze źródeł, które bezpośrednio dotyczą wulkanu Coropuna, sanktuarium religijnego, które się wokół gdzieś koło niego znajdowało i pozostałej infrastruktury imperialnej, która na tym terenie istniała i była przez Inków podtrzymywana w ramach zarządzania tą częścią imperium. W tym cytacie na przykład z kronikarza Pedro Siesy de Leona mowa jest o tym, że było to bardzo ważne sanktuarium, które dawało odpowiedzi przez cały rok, a nie tylko w niektórych okresach roku, jak to miało miejsce z innymi, i było ono bardzo bogate, ponieważ posiadało i własne pola, i własne stada, jak tutaj pisze kronikarz, bydła, należy to rozumieć jako lamy i alpaki, oraz liczną służbę. Z tego rodzaju danych, które spisaliśmy ze źródeł, wynikała pewien zestaw, można powiedzieć, pytań czy cech, które dotyczyły sposobu administrowania tego terenu przez Inków. Zagadnienie to można ująć w formie następującej listy ustalonych na podstawie właśnie lektury tych źródeł informacji. A zatem nazwa Coropuna i związana z nią nazwa Conde Suyos pojawiają się w następujących kontekstach w tych źródłach. Po pierwsze jest to tak zwana łaka, tu wyjaśniam, łaka po keczła znaczy miejsce święte. To jest właściwie dowolny obiekt, w którym manifestuje się sakrum. Oczywiście łaki mogą być różnej rangi, może być czyjaś łaka domowa, która opiekuje się jego domem, może to być, jak w przypadku Coropuna, sanktuarium będące rodzajem opiekuna i zarazem wyroczni dla całej prowincji. A zatem Coropuna to jest łaka, zarazem pakarina, następny termin z języka keczła oznaczający miejsce pochodzenia jakiejś grupy etnicznej. Każda grupa etniczna, wierzono, pochodzi z jakiegoś miejsca, z którego wyłonili się przodkowie tej grupy. W tym przypadku dla ludności z tej czwartej części Imperium Inków, która nazywała się Kunti Suyus, jedną z pakarin było właśnie, czy z pakarinas, był właśnie wulkan Coropuna, do którego udawał się jeden ze składników duchowych człowieka po jego śmierci, jakby wracał do tego miejsca. Jakie to może mieć praktyczne znaczenie? No na przykład, tutaj od razu powiem, że w związku z tym można wysuwać pewne wnioski o tym, kto jest pochowany w jakimś grobie, w zależności od tego, w którą stronę jest zorientowane jego wejście tegoż grobu, bo jeżeli jest to przedstawiciele, tam były groby zbiorowe, ludności miejscowej, wejście będzie raczej zorientowane na wulkan, właśnie po to, żeby dusza mogła wrócić łatwiej do miejsca pochodzenia. Jeżeli natomiast byłby to osadnik inkaski, siłą rzeczy orientacja będzie raczej w kierunku wschodnim lub północno-wschodnim, w kierunku stolicy państwa. To są takie, można powiedzieć, rytualne aspekty, które my możemy rozpoznać w materiale archeologiczne. Drugi element. Coropuna to jest zarazem przedmiot kultu jako figura, prawdopodobnie przenośna, bowiem jest mowa o tym, że została kiedyś zaniesiona do stolicy państwa, do Cusco, z okazji pewnej ceremonii, a zatem to prawdopodobnie była figura przechowywana w jakimś sanktuarium, reprezentowała ona wspomniany wulkan. Po trzecie, było to, jako się rzekło, wyrocznia funkcjonująca przez cały rok. Po czwarte, była to rezydencja kapłanów kultu imperialnego. Inkowie przywłaszczali sobie w pewien sposób lokalne sanktuaria cieszące się dużą famą wśród ludności miejscowej i włączali te sanktuaria w obręb pewnej sieci imperialnej sanktuariów, dodając, można powiedzieć, do nich element kultu państwowego, po to, żeby tym sposobem łatwiej kontrolować na poziomie religijno-politycznym miejscową ludność. A zatem w tym sanktuarium gdzieś rezydowali kapłani, no można powiedzieć, będący funkcjonariuszami imperialnymi. Po piąte, było tam prawdopodobnie akliałasi. Tu wyjaśniam, akliałasi jest to tak zwany dom wybranych kobiet,
kobiety w takim domu, nazywane często kapłankami słońca, były zobowiązane między innymi do produkcji dwóch dóbr o charakterze strategicznym w imperium. Tymi dobrami były piwo i tkaniny. Wyjaśniam, dlaczego są to dobra strategiczne. Podstawową formą, w jakiej manifestowała się relacja i utrwalane były związki zależności pomiędzy władcą inkaskim i jego przedstawicielami, jego administracją, ludnością miejscową, były ceremonie, w trakcie których były odnawiane właśnie te związki podległości i w czasie to których władza centralna była niejako zobowiązana odpowiednio szczodrze podjąć swoich poddanych. Zasadniczym sposobem podjęcia szczodrego było, no po prostu mówiąc, zwyczajnie dać się napić dobrego piwa i dlatego to piwo produkowane w tych imperialnych domach wybranych kobiet, kobiety produkowały właśnie to piwo, było jakby dobrem strategicznym, bo bez niego w ogóle taka ceremonia nie mogłaby zaistnieć. I po drugie tkaniny, dlatego że wbrew temu, co się często sądzi, kiedy się mówi o Imperium Inków, myśli się Imperium złota, prawda, drogich metali, bo to jest to, co interesowało Europejczyków, którzy tam przybyli. Z punktu widzenia andyjskiego systemu wartości największą wagę przywiązywano bogatym szatom, bogatym, utkanym według naprawdę bardzo subtelnych technik tkackich. I teraz obdarowanie na przykład wiernego wasala takimi szatami było jednym z najznakomitszych sposobów, najbardziej szczodrych sposobów odwdzięczenia się za jego wierną służbę. Tak też władca inkaski dysponujący odpowiednią ilością tego rodzaju dóbr mógł, no, że tak powiem, odnawiać systematycznie te związki ze swoimi, z przywódcami tych włączonych do imperium grup etnicznych. A zatem gdzieś w okolicy z tego sanktuarium był również taki dom wybranych.